Zapraszam na kolejny odcinek piłkarskiego flesza Anna Rusik. Prawdziwy thriller urządzili swoim widzom piłkarze pierwszoligowej Stali Mielec. Stal Mielec świetnie rozpoczęła to spotkanie i do przerwy prowadziła 2-0 po trafieniach Szymona Sobczaka i Krystiana Gettingera. Dodatkowo podkarpacki zespół od 20 minuty grał w przewadze jednego zawodnika po tym, jak z boiska wyrzucony został Oliver Prażnowski. Chwilę po przerwie na listę strzelców wpisał się Tomasz Poszmańczyk, a kwadrans później do wyrównania doprowadził doskonale znany w Mielcu Andrzeja Prokić. W 71 minucie nadzieję na wygraną mieleckim kibicom dał jeszcze Aleksander Kolew, zdobywając gola na 3-2. Niestety w końcówce do wyrównania doprowadził Mikołaj Lebedyński i spotkanie zakończyło się remisem. Podkreślić należy tutaj bardzo słabą postawę bramkarza Stali Tomasza Libery, który zachował się fatalnie przy 2 golach. Ważne 3 punkty przed własną publicznością zdobyła drugoligowa Siarka Tarnopol. Podkarpacki zespół wygrał 1-0 z Polonią Warszawa. Tarnobrzyżani mogli wyjść na prowadzenie już w 28 minucie meczu, ale rzutu karnego wykorzystać nie potrafił Marcin Stefanik. Na szczęście niespełna 10 minut później gola na wagę wygranej strzelił Radosław Sylwestra. Kompromitującej porażki doznała niestety Stalowa Wola. Podopieczni Rafała Wójcika po bardzo słabym meczu przegrali na wyjeździe z Olimpią Zambrów. 2 gole dla Stalówki zdobył Adrian Gębalski, ale to nie wystarczyło, bo gospodarze na listę strzelców wpisywali się aż 6 razy. Dla Stali Stalowa Wola był to już 9 z rzędu mecz bez wygranej. Podkarpacki zespół ze zwycięstwa ostatni raz cieszył się w listopadzie ubiegłego roku. Kolejny bardzo ważny mecz przegrała 3-ligowa Stal Rzeszów, która tym razem uległa u siebie Motorowi Lublin. Rzeszowianie rozegrali dobre spotkanie, ale świetnym w bramce gości spisywał się Paweł Socha, który ani razu nie dał się pokonać. Piłkarze Motoru Lublin trafili do siatki 2-krotnie po strzałach Kamila Oziemczuka i ostatecznie zwyciężyli 2-0. Wygraną po dobrym meczu odnotowały Karpaty Krosno, które pokonały Unietardów 3-1. Podopieczni Adama Fedoruka szybko wzięli 2-bramkowe prowadzenie. Już w 6 minucie gola dla Karpat zdobył Dawid Stępa, a kilkadziesiąt sekund później na listę strzelców wpisał się Dawid Kuliga. Niedługo po przerwie kontaktową bramkę dla Unitarnów strzelił Krzysztof Brzosek, ale ostatni słowo należało do Krośna. Wynik spotkania w 66 minucie pięknym uderzeniem ustalił Jaromir Skiba. Tylko punkt w wyjazdowym meczu z Awią Świdnik to była Resowia. Rzeszowianie powinni to spotkanie wygrać, bo od 55 minuty grali w przewadze jednego zawodnika. Kilka minut później Resowia wyszła na prowadzenie po golu Dawida Pałysa-Rydzika i wydawało się, że zespół Szymona Szydełko sięgnie po komplet punktów. Niestety w 67 minucie samobójczą bramkę zdobył Konrad Domoń i spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Trzeciej porażki z rzędu doznał Kosmos Nowotaniec, który uległ na wyjeździe MKS-owi Trzewinia Siersza 1-2. W czwartej lidze kolejną wygraną zanotowali piłkarze Wólczanki Wólka Pełkińska, którzy tym razem pokonali na wyjeździe Rzemieślnik Lizon 2-1. Pewne zwycięstwo odniósł także wicelider Izolator Bogu Chwała. Podopieczni Andrzeja Szymańskiego zwyciężyli 5-1 na boisku ostatniego w tabeli Startu Prób. Pewne 3 punkty przed własną publicznością
zaksięgowała też Polonia Przemyśl, która pokonała KS Wiązownica 3-0. Gole nie padły w meczu Stali Gorzyce ze Stalą Nowa Dęba, a także w spotkaniach LKS Pisarowce, Wisło Wiśniowa i Sokół Nisko Piastu Czempy. 1-0 dzięki bramce w doliczonym czasie gry zwyciężył Iglopol Dębica. Morcy pokonały Błękitne Grodzczyce 1-0 po trafieniu Dawida Szczepanika. W niedzielnych spotkaniach Orzeł Przeworsk przegrał u siebie z Głogowem Głogów Małopolskich 1-2, a Sokół Sieniawa wygrał z Czarnymi Jasło 4-1.